Jeszcze? Dobra, spokojnie, spokojnie. Maros! Co zrobiłeś z flagą? Wolno, kurde, tak wolno. Chwila. Wolno, ty chyba tam podpiesz. A nie bądź tak, nie ma. No, możemy je wychodzić. Andrzej, witam! Numer 89. Mateusz Skowroński. Numer
83, Wojciech Kaczmarek. Z numerem 2 będzie występował Piotr Petasz. Kapitan drużyny Łukasz Skrzyński. Tak jak w poprzednim sezonie, Łukasz będzie kapitanem naszej drużyny. Nikogo nie ma. I numer 14, Cezary Stefańczyk. Numer 16, Krzysztof Rymowicz. Numer 18, wychowanek bydgoskiego Zawiszy, Damian Ciechanowski. Numer 26, Bartosz Kopacz. Tylko że ostatnim klubem Bartosza był Ruch Radzionków, od tego sezonu gra u nas. Numer 27, Błażej Jankowski. Numer 5, Paweł Zawistowski. Numer 6, Michał Masłowski. Zawodnik, który przyszedł do nas z Polonii Bytom, Hermes! Numer 9, Jakub Wojcicki! Numer 11, stary nowy Adrian Bolt. Z numerem 17 występować będzie Kamil Drygas. Kamil przyszedł do nas z Lecha Poznań.
Z numerem 19 Vahan Gevorian. Numer 23 Daniel Mąka. Daniel w ubiegłym sezonie występował w Polonii Bytom. Od lipca jest zawodnikiem Zawiszy Bydgoszcz. Numerem 25 Mateusz Mąka. Tomasz Ostalczyk, numer 28. Numerem 8, także stary nowy Tomasz Hałas. Z numerem 10 występować będzie Paweł Abot. Paweł przyszedł do nas z Ruchu Chorzów. W Nowym Sączu w swoim debiucie zdążył już strzelić bramkę do Zawiszy. I z numerem 20, ten, który dzisiaj na statku bardzo się poświęcił, Rafał Leśniewski. Ponieważ nasza drużyna to oczywiście nie tylko piłkarze, ale i sztab szkoleniowy, zapraszamy pierwszego trenera, pana Jurija Szatałowa. Zapraszamy drugiego trenera, Dietmara Brechmera. Zapraszamy pana Jarosława Wielgusa, asystenta. Zapraszamy asystenta Łukasza Jankowskiego. Nowa postać w naszym klubie, trener bramkarzy Przemysław Norko. Zapraszamy kierownika drużyny Macieja Kremlewskiego.
witamy Piotra Jamkę, masażysta drużyny. Zapraszamy lekarza drużyny Jerzego Lachowicza. Prosimy drużynę na środek, żebyście mogli pokazać się w pełnej krasie wszystkim zgromadzonym kibicom. Bokser, podkręć tam coś, podkręć! Witam serdecznie wszystkich kibiców zagorzałych i wiernych Zawiszy. Witam... Teraz lepiej? Chciałem serdecznie przywitać wszystkich kibiców Zawiszy, tych najwierniejszych, którzy są z nami na dobre i na złe. Specjalnych gości z Urzędu Miasta, jak również ze Stowarzyszenia z Centralnego Związku. Wszystkich bardzo serdecznie witam w imieniu, całej drużyny sztabu szkoleniowego. Co możemy od siebie powiedzieć? Przede wszystkim to, co trener powiedział, że my żadnego meczu nie odpuścimy i damy z siebie wszystko, co najlepsze, co potrafimy i udowodnimy to na boisku, że warto przychodzić, oglądać Zawisze, warto dopingować i być z nim do ostatnich dni, bo wydaje mi się, że tamten cały sezon był bardzo udany, bardzo dużo pozytywnych emocji towarzyszyło nam przez cały rok. Mam nadzieję, że te emocje, jak również i wyniki będą zadowalające dla Was. Dziękujemy, że jesteście i prosimy o więcej. Dziękuję bardzo. Zaszczycił nas swoją obecnością prezydent Bruski. Chcieliśmy jako Stowarzyszenie Kibiców przekazać prezydentom, którzy są obecni, podziękowania, złożyć je na ich ręce za to, że prezydent Bydgoszczy w czasach, w których bardzo źle odbierane jest chwalenie kiboli za cokolwiek, potrafił po sezonie napisać do nas list, który wszyscy, którzy odwiedzają naszą stronę Zawisza Fans, czytali z podziękowaniami i z podkreśleniem tego, że widzi, że my staramy się robić coś dobrego. To w ostatnim czasie... W ostatnim czasie wiecie wszyscy, jak było. Poprzedni prezydent oddawał nas do sądu, a ten pisze do nas listy, metamorfoza jest.